Mamy do rozwiązania taki obwód. Źródło napięcia o różnicy potencjałów na biegunach 11 V, pierwszy opornik R1, 1,4 ohm. Drugie źródło napięcia, różnica potencjałów również 11 V, drugi opornik R2, 1,4 ohm. I te dwie gałęzie połączone są równolegle. Do tego. Jeszcze jeden opornik R3, 2,7 Ohma połączony równolegle z tymi dwoma gałęziami. No i gdybyśmy chcieli rozwiązać taki układ w całości, to powinniśmy obliczyć spadki napięć na wszystkich elementach układu i natężenia prądów płynących przez wszystkie elementy. Ale polecenie w tym zadaniu jest prostsze. Oblicz natężenie prądu płynącego przez opornik R3. Zaznaczmy kierunki przepływu prądów w każdej gałęzi. Najpierw górna gałąź. Jeżeli tutaj jest dodatni biegun baterii, a tu ujemny, to kierunek prądu możemy zaznaczyć tak, że prąd wypływa od plusa baterii i wpływa do bieguna ujemnego w tym kierunku, czyli w tej gałęzi prąd płynie w tym kierunku. Oznaczmy go przez i1. Druga gałąź jest podobna. I możemy zaznaczyć kierunek płynącego przez nią prądu w analogiczny sposób. Z plusa wypływa i z drugiej strony wraca do minusa baterii, czyli to jest kierunek prądu i2. W trzeciej gałęzi nie ma żadnego źródła energii elektrycznej, jest tylko jeden opornik. W takim razie kierunek prądu w trzeciej gałęzi zostanie wymuszony przez kierunki prądów i1 i i2. Prąd w trzeciej gałęzi popłynie w tym kierunku. W tym węźle prąd I3 będzie wypływał z węzła i natężenie prądu I3 będzie sumą natężeń prądów I1 i I2. A w tym węźle prąd I3 będzie wpływał do węzła i jego natężenie I3 również będzie sumą natężeń prądów wypływających z węzła I1 i I2. W każdym węźle suma prądów. Wpływających musi być równa sumie prądów wypływających. Wynika to z zasady zachowania ładunku. Płynące przez przewodnik ładunki nie giną i nie powstają z niczego. To, co wpływa do węzła w jednostce czasu, musi w tej samej ilości wypłynąć. Czyli kierunek prądu w gałęzi z opornikiem R3 możemy zaznaczyć w ten sposób. Ważne jest to, że jeżeli pomylimy oznaczenie kierunku prądu. To po prawidłowym wykonaniu obliczeń wartość natężenia tego prądu będzie ujemna. Oznacza to, że prąd o natężeniu równym wartości bezwzględnej z tego natężenia płynie w przeciwnym kierunku. Ważne, żebyśmy podczas obliczeń trzymali się przyjętych na początku oznaczeń. Teraz napięcia. Bateria jest źródłem napięcia, wytwarza różnicę potencjałów na biegunach i strzałka wskazuje wyższy potencjał, czyli napięcie. Oznaczamy na baterii w ten sposób. Analogicznie, na baterii w drugiej gałęzi, a na opornikach, które nie wytwarzają napięcia, płynący przez nie prąd powoduje spadek napięcia. Strzałka oznaczająca spadek napięcia na oporniku jest skierowana przeciwnie do kierunku prądu. Kierunek spadku napięcia pomiędzy końcami pierwszego opornika oznaczymy w taki sposób przeciwnie do kierunku przepływu prądu. I analogicznie pomiędzy końcami drugiego opornika, i analogicznie pomiędzy końcami trzeciego opornika. I skorzystamy przy obliczeniach, tak jak to już robiliśmy w poprzednich filmach. Sprawa OMA U równa się I razy R. Spadek napięcia U na oporniku równy jest natężenie prądu I, który płynie przez ten opornik, razy wartość oporu R opornika. Skorzystamy również z zasady zachowania ładunku, zgodnie z którą suma ładunków wpływających do węzła w jednostce czasu równa jest sumie ładunków wypływających z węzła w jednostce czasu, czyli natężenie prądu i1 plus natężenie prądu i2 równe jest natężeniu prądu i3, i skorzystamy z pomysłu, który również pojawił się już w poprzednich filmach. Jeżeli będziemy przemieszczać się wzdłuż obwodu i sumować napięcia, z odpowiednimi znakami, to suma napięć na ogniwach musi się równać sumie spadków napięć na opornikach. Tak to zapisaliśmy poprzednio, kiedy obwód nie był rozgałęziony i ładunki miały tylko jedną drogę, którą mogły płynąć, ale teraz różnica jest taka, że obwód jest rozgałęziony i jeżeli będziemy poruszać się dookoła pierwszego oczka, to raz będziemy poruszać się zgodnie z płynącym prądem. A po zmianie gałęzi będziemy poruszać się przeciwnie do płynącego prądu. I dlatego bezpieczniej i łatwiej jest zapisać, że w oczku suma napięć, z uwzględnieniem znaków oczywiście, musi być równa zero. No to po kolei. Oczko pierwsze, czyli ta górna część obwodu. Startując na przykład z tego punktu, przemieszczamy się dookoła oczka i sumujemy napięcia. Jeżeli strzałka wskazuje kierunek zgodny z kierunkiem, w którym się przemieszczamy, to napięcie jest dodatnie, a jeżeli wskazuje kierunek przeciwny, to napięcie jest ujemne. Napięcie na baterii U, 11V, zgodnie z kierunkiem przemieszczania, czyli plus U, dalej, znowu napięcie na baterii, na drugiej baterii również U, ale strzałka pokazuje przeciwny kierunek, czyli minus U. Dalej, Plus, bo strzałka zgodna, spadek napięcia U2 na oporniku R2 i minus spadek napięcia U1, minus bo strzałka w przeciwnym kierunku. U minus U to 0 V i możemy zgodnie z prawem OMA zastąpić spadek napięcia na oporniku przez natężenie prądu płynącego przez ten opornik razy opór opornika. Czyli U2 to jest I2 razy R2 minus. U1 to I1 razy R1. Równa się 0. Jeżeli dodamy do obydwu stron równania I1 razy R1, to otrzymamy I2 razy R2 równa się I1 razy R1. A po przekształceniach I2 podzielone przez I1 równe jest R1 podzielone przez R2. Jeżeli znamy R1 i R2, to z tej proporcji możemy wyznaczyć stosunek I2 do I1. Jeżeli R1 równe jest R2 i równe jest 1,4 oma, to I2 przez I1 równe jest 1. Czyli I2 równe jest 1. Natężenia tych prądów są równe. Teraz drugie oczko, czyli ta dolna część obwodu. Zacznijmy na przykład z tego punktu i poruszajmy się w tym kierunku. Napięcie na baterii U. Plus U, bo strzałka zgodna z kierunkiem poruszania, minus U3, minus bo strzałka przeciwna i minus U2. Strzałka również w przeciwnym kierunku. Równa się 0. I znowu, zgodnie z prawem OMA, możemy zastąpić spadek napięcia na oporniku przez natężenie prądu płynącego przez opornik pomnożone razy opór opornika, czyli napięcie U minus natężenie prądu I3 razy opór R3. Minus natężenie prądu i 2 razy opór R2 równa się 0. Wartości napięć i oporów są znane. Zastanówmy się nad natężeniami prądów. W każdym węźle suma natężeń prądów, które wpływają do węzła, równa jest sumie natężeń prądów, które wypływają z węzła. Czyli i 1 plus i 2 równa się i 3. I 1 i 2 wpływają, i 3 wypływa. Jeżeli teraz uwzględnimy fakt, że i 1 równa się i 2 i podstawimy za i 1 i 2, to otrzymamy i 2 plus i 2 równa się i 3. Czyli 2 razy i 2 równa się i 3. Możemy w takim razie za i 3 podstawić 2 razy i 2. Otrzymamy u. Minus 2 razy I 2 razy R3 minus i 2 razy r2 równa się 0. Jeżeli I2 wyciągniemy przed nawias, to otrzymamy po przekształceniach I2 równe u podzielone przez 2 razy R3 plus R2 i po podstawieniu wartości liczbowych 11 V przez dwa razy 2 razy 2,7 Oma. Plus 1,4 ohm, czyli po obliczeniach I2 równa się 1,62A. Volt przez Ohm to amper. Czyli przez opornik R2 płynie prąd o natężeniu 1,62A. No i łatwo można teraz obliczyć natężenie prądu płynącego przez opornik R3, bo jeżeli I1 równa się I2. To natężenie prądu I1 również wynosi 1,62A, a natężenie prądu I3 jest sumą natężeń I1 plus I2, czyli równa się 1,62A plus 1,62A, czyli równa się 3,24A. Z obliczeń otrzymaliśmy same liczby dodatnie, czyli strzałki wskazujące kierunki prądów. Zaznaczone zostały poprawnie. Możecie jeszcze samodzielnie, korzystając z prawa OMA, obliczyć spadki napięć na każdym z oporników. Właściwie wiele tu nie trzeba liczyć, bo spadek napięcia na pierwszym oporniku to będzie natężenie I1 razy opór R1. Na drugim oporniku spadek napięcia będzie taki sam, a spadek napięcia na trzecim oporniku można otrzymać odejmując napięcie U2 od napięcia U albo oczywiście mnożąc. Zgodnie z prawem OMA, natężenie i 3 razy opór R3. Powodzenia!